Cześć Manko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon Fire Red. Jeśli chcecie, żeby ta seria była nagrywana częściej, to zostawcie łapkę w górę, ponieważ wtedy widzę, że na tej serii wam zależy, a ostatnio muszę niestety się ograniczać do e, mniejszej liczby e, serii nagrywanych z powodu nagrywania Pokémon Go. Pewnie jak zauważyliście, mój głos nie pasuje do obrazu. Tak, zgadza się, niestety. Podczas nagrywania tego odcinku miałem problem w OBS-ie głosem, po prostu później nadpisałem sejfy, po prostu nie byłem w stanie jeszcze raz wrócić do tego momentu z gry, więc muszę wam po prostu robić tak jakby narrację. E, walczymy teraz, idziemy właśnie walczyć z Jimem. Jest to szósty Jim, a więc Sabrina, psychiczne Pokemony. Stawiłem sobie e, pierwszego Pokemona, Dragonera. No i walczymy z Mr. Mime'em. Używam e, Surf'a, myślę, że o, medical Leaf nieefektywny, okej. Okay. Dostaliśmy Bisa, więc musimy używać dalej tego samego ataku, oby się udało. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać, no troszeczkę patologiczny odcinek, no ale nie da się tego w żaden inny sposób pokazać, a myślę, że lepsza taka narracja niż żadna, prawda? Niż gra bez głosu e, Kadabra. Dobra, trzeba zmienić teraz już sobie na jakiegoś innego pokemona zmieńmy sobie na Snorlaxa oczywiście nasz Dragoner, którego aktualnie XP ma item który daje mu połowę expa, nie ważne czy uczestniczy w walce czy nie no jak widzicie Dragonair 792, expa, 264 tylko Snorlax także bardzo fajnie, kolejny przeciwnik Dragoner zaczyna, ale już zmiana na znowu Snorlaxa, który jest, co prawda sparaliżowany. Mam obrażenia, jeszcze sam się zranił. Mam resta, i dzięki temu mija nam stan paraliżu. Możemy użyć Snora, wcześniej mogłem też użyć, ale nie użyłem. To jest Snor użyty, a więc atak, który podczas tego, jak Snorlax śpi. To może także zadawać obrażenia przeciwnikowi. Strasznie mocno nam ten kadabra dokopał tymi swoimi psychicznymi atakami. Właśnie z tego słyną te psychiczne Pokémon, że po prostu mają. Zadają ogromne obrażenia, jeśli chodzi o właśnie gierkę Pokémon Fire Red i ogólnie inne na emulatora. I cover kadabra jeszcze raz. Headbutt, dobra, dobity. Tym razem Slowpoke, Slowpok to już oczywiście Venusaur, czyli roślinny Pokémon. Nasz Razor Leaf powinien tutaj wystarczyć na raz. Tak jest. Slowpok pokonany. Dragoner 34 level. Fajnie. Venusaur No, jeszcze troszeczkę brakuje do 38. I uderzenie wcześniejsze. Kurczę, bardzo dużo obrażeń zadaje Mr. Mime, naszemu Venuzaurowi, ponieważ psychiczne ataki są na typ trujący, którym także jest Venuzauro, super efektywne, Giga Drain na Kadabra, troszeczkę się regenerowaliśmy, ale no ten Psybeam i krytyczny atak pokonały Venuzaura. nie spodziewałem się, że Kadabra jest w stanie pokonać Venuzaura, no ale cóż używamy teraz naszego Farfetch'da, który posiada atak Kat jest takim po prostu Pokémonem, który służy nam bardziej nie do, nie do walki, a do używania chemów, czyli Fly i Kat więc po prostu go przy sobie, przy sobie noszę, kolejny, o ten z tym już walczyliśmy, okej, okay. tutaj Babcia od duszków, Gastly e, Zmienimy może sobie na Mr. Jest inny Bond, próbuję zabrać go ze sobą, aha, no okej okay. Zróbmy Psybeamu i Aha, i w tym momencie dzięki temu atakowi Super No, Gastly pokonany, ale pokonany to też Mr. Mime, super, będzie trzeba się wyleczyć. Hunter kontra Raichu. Raichu tylko 30 level mój, no trzeba będzie go pod troszeczkę później. No ale tutaj proszę, pokonał Hunter'a bardzo ładnie tym swoim Shockwave'em. No i pokona, pokona na babeczkę. teraz trzeba jakoś wrócić, żeby wyleczyć tego Mr. Mime'a. Dobra, gdzie tutaj? Tutaj nie. Też nie. Też nie, też nie. Nie, nie, nie. Okej. Okay. Teraz tylko Pokecenter znaleźć. Tutaj jest Pokecenter, dobra. Leczymy Pokemony. I wracamy dalej. Szukać drogi do Sabriny. Ponieważ przez te teleporty... O, wlazłem teraz w niepotrzebny domek. okej. Okay. Idziemy dalej. W tym labiryncie. okej, okay, kolejny przeciwnik. Trzy pokemony, Slowpok. Na no, razie spróbujemy Dragonerem. Hmm, czego tu użyć? Może Slama. Właśnie. Najwięcej obrażeń teoretycznych zadaje jako ten atak, tylko dlatego, że jest normalnym typem. Dobra. Doświadczenia zawsze zdobyte. Jeszcze raz Slam. Watergun jest nieefektywne na Dragonera, więc. A, już Confusion. Troszkę więcej zadaje obrażeń. No i Dragon Rage dobija Slowpoka. Kolejne doświadczenie. Dragonera już prawie 35 level, proszę, jak dużo obrażeń zadaje Dragon Rage. No i udało się wyjść z konfuzji dzięki temu. 35 level już na moim no, smoczym Pokémonie, którego planuję zrobić Dragonite jeszcze w tej serii. Okej. Okay. Już nie będziemy walczyć, zmieniamy na Mr. Mime'a, na Pokémony duchy, jest on bardzo dobry, no i znowu ten sam trik, znowu by nas pokonano, pokonano dlatego zmieniam sobie Pokémona na może, może dajmy szansę Raichu jeszcze. Oszołomienie, Shockwave, dawaj Raichu, Night Shade, kurczę, ale obrażenia, no i proszę, Shockwave. Na raz pokonany Gastly, ale zabiera ze sobą naszego kurcze Raichu. Znacznie przerąbany atak. Ten Destiny Bound. Teraz już nie, nie dajmy szansy temu Gastly tego użyć. Mr. Mind dostaje expa, za Konfusion Confu na raz. Na Huntera także. I Mister Mind dostaje już 50 poziom. Bardzo wysoki level safeguarda. Może poznać, czy warto ten, tego ataku się uczyć? Zobaczmy. No tak nie bardzo, eee... po prostu sprawia, że przez 5 tur nie będzie żaden efekt na nas działał negatywny, no ale to nie ma sensu raczej, także nie uczymy się tego ataku, bo Mister Mime raczej jest Pokémonem, który ee... będzie w mojej drużynie odpowiadał za zadawanie głównie obrażeń i za, za pokonywanie przeciwników jeden na raz, ponieważ ee... psychiczne ataki typu Psychic, Confusion i Psybeam są super efektywne na wiele Pokémonów. A Mister Mime ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o e, atak specjalny. Proszę psajmiem na raz. Leci ten. z kompanią już walczyliśmy. To teraz znaleźć jakąś drogę do Sabriny. Zawsze problem. O, jeszcze jeden agencik. Kogo ty masz slow, 38 level. No proszę, całkiem przyzwoity level. Użyjmy może Venuzaura. Niby Slowbro ma te psychiczne ataki, ale. Ojojoj, oj, oj, krytyczny cios, proszę! Jakie obrażenia? To jeszcze Wine Whip i dobity 1000 Expa, aż dostał dragoner za to, że wystąpił w tej walce. No i plus jeszcze Expresso jako przedmiot. Dobra, teraz jak znaleźć drogę do tej Sabrinki? Nie, tu nie, tu nie. Nie, kurczę zawsze. Zawsze miałem w tej grze problemy, żeby znaleźć ścieżkę, jak do niej dotrzeć. Mmm. No nie. Trafiłem do wejścia, to nie. Hmm. Trzeba popróbować każdego teleportu w sumie. A no długo będę tego jeszcze szukał. Tutaj nie, tutaj nie. Mmm. Też nie, tu też nie. Kurczę. Takie momenty są trochę denerwujące. Nie da się ukryć. W Gierkach właśnie typu ten właśnie Pokemon Fire Red. Przyjemna gierka do gry i tak dalej, ale takie właśnie. Małe mini minigierki. Troszeczkę mnie denerwowały zawsze w tego typu produkcjach. Oj, to mieć szczęście, żeby trafić w ten właściwy teleport. No, może tutaj nie. To było tutaj? Też nie. Tu też nie. No, wtedy już chyba byłem. Może tutaj? Nie. Też nie. Ciągle się wracam w to samo miejsce. O, jesteśmy. Super. Ja wizję, w której widziałem twoje przybycie, mam psychiczne moc od dziecka, wszystko zaczęło się od wygięcia się rzuconej łyżki, nie lubię walczyć, ale jeśli chcesz pokażę ci co umiem, no spoko Sabrinka, pokaż co umiesz Kadabra 38 level To może użyjmy kurcze Venuzau'ra, ciekawe czy dasz radę Venuzaur, Future Sight, ajajaj I otrzymamy duże obrażenia, ale jeszcze nie teraz, dobra, to już użyjmy Gigadrainer, żeby troszkę się podleczyć Reflect Razor Leaf I przyjął atak Venuzaur, dobra, to, o Hyper Potion Spoko, że użyłem Giga Drain'a, bo tak to by to nic nie dało. Razor Leaf jeszcze przeżył. Win Whip dobija kadawrę 308 level Venusaur spoko. Użyję Mr. Mime'a. No proszę, mamy Mr. Mime'a, także może powalczmy... Nie, użyjemy Snorlaxa. Snorlaxa. No i Body Slam. Coal Mine, zwiększa ataki specjalne obrony. Specjalne ataki spoko. No i Mr. Mine tutaj... Sparaliżowany może nie mógł się ruszyć spoko. No i headbutt. Aj! aj Prepotion jeszcze jest. Body Slam. Sparaliżowany. Proszę, jak tutaj Snorlax dał wycisk. Dragon, Dragoner dostaje 306 level. Super, super. Venomot. Myślę, że też się powinno udać. Tutaj wygrać z Venomotem. Świetne obrażenia od Snorlaxa z tym Body Slamem. nam teraz. Venomot się odgryzł tymi atakami psychicznymi, ale. To jest nic. Mamy przecież res, resta zawsze. No i teraz trzeba właśnie użyć. Bo lakazam pokazał pazur, ewidentnie. Oh my, znowu wzmacniam swoje statystyki. Snor. Aj. Jeszcze raz użyjmy snora. on? wykończył Snorlaxa? O kurcze, niedobrze. No, to jest naprawdę to ostatni pokemon, ale najsilniejszy. Ten Alakazam. Użyjemy może Venuzaura. Future Sight Razor Leaf. Troszkę zadaliśmy obrażeń, ale nie za dużo. Psychic na Hita. Kurczę, na Hita. Dobra, kogo teraz użyjemy? Może Mr. Mima. Mr. Mime. Mam no, Magical Leaf. To nie będzie super efektywne, ale nie będzie też słabo efektywny. Atak A Psychic ma jest słabo efektywny na mojego ma no udało się na szczęście wygrać 3 HP zostało stałego Mysterium Gdyby nie to, to byłoby naprawdę ciężko. Słuchaj mi ta proszka, ale strata to strata. No, nie byłam zbyt dobra, by wygrać. No tak. Logiczne. Twoje zwycięstwo nagrodzi Marsh Bench. 4300 nagrody. Do 70 levelu posłuszeństwo moich Pokémon. Wsięgi 3 pokonanale będą szaleć, ignorując rozkazy. Żeby uniknąć tego problemu. Nie trenuj zbyt mocno na swoich pokemonów. Czekaj, aż... Czekaj, weź że te ty No właśnie, można jakieś timi sobie. Poobczajać. Co my tu w ogóle mamy w tym teamie? Mika Barry, patrz. case, ok. Co my tu mamy? Fokus. 150 mocy. 20 ruchów, o kurcze, ale chyba zawsze atakuje drugi, tak? Tak, ostatni. Jest, jest, wykorzystywany, jest używany ostatni. Hmm. No nie wiem jak to dokładnie działa. Hmm. Musi. Nie. To się, to się musi chyba się na, naładować przed użyciem, nie wiem dokładnie. Water Pulse, no to wiadomo, dla wodnych Pokémonów. Mine. O, to chyba dostaliśmy właśnie tego tm do wzmacniania ataku i specjal obrony. Roar, Toxic, Bull Cup. Walka. Palette Seeds, Sunny Day, Taunt, Rain Dance, Frustration, Return, Quick break, break, Double Team, uh, Rock Tomb, Aerial Ace, Torment, Secret Power. Aha, czy nie można. jeśli torment, to nie będzie mógł tego samego ataku używać zbyt często. No to dodatkowy efekt, zależny od terenu, na którym walczymy. Też fajny w sumie atak. Rest to wiadomo co to jest. Bardzo dobry atak. Attractive, Stillwing Wing, Snatch. To no, że no Rest, czy warto by było uczyć jakiegoś Pokemona typu na przykład Mister Mime? No raczej nie, raczej nie, ponieważ ponieważ po prostu e, ma za małą bronę i nie przeżyłby momentu, do w którym by się obudził. Dobra, teraz trzeba w jakiś sposób wrócić, żeby wyjść z, tego, e, z tej sali. Teraz też to będzie będzie znowu trudne. Tutaj nie, tutaj nie, okej. Okay. Dobra. Można wyjść. Fajnie, czyli mamy... filka. nie. 6 okay. odznak na 8, jeszcze dwie odznaki. Dobra, lecimy dalej sobie. Wyleczyć pokemony może teraz. Mamy ostro osłabione. No i co tu trzeba zrobić? Może przejdźmy tutaj. Aha. Nie wracamy jednak. To nie jest to droga, którą chcieliśmy iść. Hmm, tu mogliśmy przejść. Fajnie lecimy sobie dalej. Tu będzie można także przejść chyba już. O. Proszę. Zobaczyć Norlax. To będzie można go pokonać może. Łapiemy? Jeszcze jednego, czy warto w ogóle? Nie wiem, nie wiem, nie jestem pewien. No zobaczmy, spróbujmy. Dragoner czy dasz radę? Pewnie będzie ciężko, nie wiem. Chcę nas uśpić. O, no, Dragon Rage i zasnął Dragoner Rest i już Snorlax ma pełne HP. I jeszcze użył często Berry. Kurczę, wstał Dragonair w nasz też często. szybko wstał. chyba o kurde. No nie wygramy tej walki. Trzeba zmienić pokemona na Venusaura może. Rest. I znowu Snorlax używa resta. No i denerwujący atak. Nie, nie tylko kiedy ty jesteś użytkownikiem. Jeszcze użył Snora, więc zaatakowała nas śpiąc. O, dopiero jest denerwujące. Razor Leaf. Double Headbutt. Powder. A, nie trafiliśmy. Szkoda. I sam poszedł spać i się wyleczył. Giga Drain teraz. Nor, krytyczny atak, ale obrażenia. Kurcze, potężny jesteś. Norlaxie, znowu wstał i znowu będzie chciał od nas uśpić. No i uśpił, ale my też go uśp ten, yy, uśpiliśmy. Super, udało się użyć sleep powdera. Zadziałał atak. Zrazu się obudził, od razu użył Nie, nie, tak nie może być. Znowu Gigade 71 HP na 118. Troszkę trzeba jeszcze go podbić. Dobra. Stawiaj Razor Leaf jeszcze raz, Venuzaur wstał, Snor, nie udało się. No i super. No to czym uderzymy teraz? Znowu Razor Leaf, nie trafione. Jaun. Znowu nie trafiony Razor Leaf, co? No i znowu śpi, Venuzaur, Nie, 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 jest znowu rest. Znowu rest Snorlaxa. Boże, dlaczego ciągle on tego musi używać? Gadrain. Razor Leaf. Znowu chce uśpić nas. Użyjmy teraz, może już ultra bola. Spróbujmy złapać tego drania. Wyskoczył, kurde. jeszcze trzeba go osłabić. To może. Oj, Win chciałem. Dobra, użyjmy Win -wipa, Bo obaj śpimy. Wstał Wendoza pierwszy. Znowu. I znowu poszedł spać ten Snorlax, 100 drań. Dobra, leczymy się troszeczkę tym Giga Drainem. Odebrzymy mu troszkę życia, bo to jest bardzo mocny atak. Tylko że ma 5 ruchów. Także malutko. Dobra. Oj, krytyczny atak. No, nie udało się złapać. wrócił w góry. Zaryczał i uciekł w góry. Dobra. O, coś dla nas ma ten Pokemaniak, Poke profesor o dołka. 40 gatunków, jasne. 53. Amulet coin. O kurczę, Może być przydatne. Do trzymania. Dzieński w walce zdobędzie więcej pieniędzy. O kurde. Super. Komu by to dać? Hmm. Może Mr. Mime, ma najwyższy level najczęściej zabija jednym atakiem. Z drugiej strony mógłbym też dać e, Dragonerowi, bo go teraz trenujemy. Teraz jeździmy na naszych rowerach. Aksuje się na moim z dziewczyną. To nie jest zła dziewczyna. Zaczekaj, nie wpuszczamy pierwszych na drogę. Aha, ja nie mam roweru. O kurcze. No tak, bike voucher. Muszę polecieć do miasta Misty. To chyba e, William City. Tak, dobrze mówię. Yy, tutaj. Nie, do Serulean, Seruleon. Leon. i tutaj odbieramy rower sobie świetnie. Dzięki za rower, Nara. No i lecimy na drogę rowerową, tam jeszcze nie walczyliśmy. To po, po może podleczymy, A nie, to są wyleczone. Dobra, tutaj chciałem jeszcze się wymienić, z kim za coś zobaczyć, bo gdzieś można to się w tym mieście, miście pisaliście mi w komentarzach, że z kimś się można wymienić, tylko gdzie i z kim tutaj? On eee. leczymy oczywiście. Udzie! Tutaj. O, PoliWirla. Jeśli będę miał, to się wymieni za Jinx. PoliWirla trzeba chyba wylewelować, tak? On leveluje, dopiero Poliurata się kamieniem przemienia. Ciekawego. Co tam robi ten kolor? Ja tu chyba jakiś jeszcze facet nam. Gadał o Jagodach. Ktoś o Jagodach tam ogarniał. Ciekawe. A o, znakach on nie chce nic wiedzieć na razie. O, tutaj typy. Jagodowy proszek, spoko. już no, sporo jagód, także powiedz mi o tym. Powder Joe. Uh -uh. Na piętrze Pokémon Center. Do miażdżenia jagód. O kurde, i wtedy dostaniemy jakiś proszek i on tam nam zrobi. Aha, i jakieś leki nam. Będę mógł. Yy, robić leki dla Pokémon. Spoko, no to fajnie. Przeniesiemy mu trochę proszku i robi nam leki, tylko gdzie to jest? To jest piętrze. Jakieś tam 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 łuczek, a nie tutaj nie można. Dobra, nie wiem gdzie to jest. Nie wiem gdzie to jest. Tutaj może. Nie wiem, nie ważne Nieważne. Nie. tutaj na, na PC też nie ma tego. No nic, no nic, chyba odpuszczamy póki co te jagódki. Możecie napisać w komentarzu, jeśli wiecie dokładnie z tymi jagodami i tak dalej, jak to ogarnąć, gdzie tam można mierzyć te jagody i czy, czy opłaca się w ogóle te leki robić, czy sobie odpuścić. No dobra, to lecimy teraz na drogę rowerową. Już mamy teraz rower, więc bez problemu się uda na nią wjechać. A wjeżdżamy, to jeszcze zobaczymy, co jest na piętrze. Bo zawsze w tych przejściach warto sprawdzać. O, Goldaka za Likitunga. Mógłbym Likitunga. Fajnie, tylko Goldaka nie mam także. Nie wiem jak się w sumie wymienić. Palecimy. Dalej. Okej, okay. no i teraz trzeba pod górkę. Z drugiej strony, co prawda byłoby łatwiej. No ale już niech będzie z tej. Jakiś pierwszy przeciwnik. Może z nim zawalczmy. Prowyrzysta William Kofing. Dobra, dawaj go, Dragoner. Flamem. O nie, Smoke. I zatruł oczywiście. Kurczę, no tak, to było do przewidzenia. Teraz Dragoner nie będzie mógł ekspić. Whizzing. O, jego pasyw zdjął, e, zdjął trucizny. Super. Dragon Rage, jakie obrażenia masakryczne. Kofinga. Coffinga. U, na naraz. Fajnie, fajnie. Drugi. Także. No jeszcze Weezing leży, ale sporo więcej zabiera obrażeń niż Dragon Rage, 307 level. Już Dragon Earth, spoko. Dobra. Może jeszcze z jednym powalczymy i będziemy kończyć ten odcinek powoli, bo i tak już jest w sumie długi. A wy wolicie krótsze odcinki, pisaliście o tym, żebym robił krótsze odcinki z Pokémon Fire Red. Ja jeszcze mógł do pokonania. Raz jeszcze przepraszam, że głos nie jest z obrazem synchronizowany, no ale mówię, no w inny sposób nie mogłem wam pokazać tego fragmentu gry. Także przypominam, że jeśli e, chcesz więcej e, i częściej odcinki Pokémon Fire Red na moim kanale, to koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał na YouTube, żeby być na bieżąco, ponieważ dzięki temu dasz mi szansę na dalszy rozwój na moim kanale no i będziesz na bieżąco ze wszystkim. To się u mnie dzieje, ze wszystkimi nowymi produkcjami, live'ami i tak dalej. Zachęcam także do wbicia na grupę Armia Pana Wojtka, link w opisie. No i na fanpage link jest także w opisie filmiku. Także mam nadzieję, że się film podobał mimo wszystko. Mnie było sporo ciekawych, mi się wydaje, walk. Także zachęcam raz jeszcze do opisu, subskrypcji. No i zostawcie tą łapkę w górę, wtedy będzie częściej dzięki na razie, pozdrawiam, cześć!